Dobry wieczór Polsko, Ryszard Makowski. Moim gościem dzisiaj jest ktoś bardzo wielowymiarowy, ale wszystko, co robi, jest związane z kulturą. I to z taką kulturą przez duże, może nie wypada powiedzieć, no przez duże K, powiedzmy. Moim gościem jest dzisiaj Andrzej Tadeusz Kijowski. dobry państwu. I ty I się taj, Rysiu. Znaczy, to no tak. No, my się... Dosyć dobrze znamy, chociaż muszę przyznać, że jak się przygotowywałem do tego programu, to nawet nie wiedziałem, że to Twoje dzieło jest aż tak ogromne. Nie wiedziałem, że doktorat zrobiłeś już w 80 roku, myślałem, że to było zdecydowanie później, ale z tych Twoich różnych działań, o których będziemy tu spokojnie omawiać, najbardziej jednak fascynowało mnie to, że w latach 90. zrobiłeś 250 programów telewizyjnych. To był początek lat 90. tam 92, 94 bodajże. I to były takie czasy, kiedy ta telewizja, bo teraz tu jesteśmy też w telewizji, która jest, no jeszcze się telewizją cały czas rozwijającą, ale wtedy był ten rynek taki zupełnie dziewiczy, zupełnie taki do zagospodarowania. Jak to wyglądało? Jak, jak to było? Jak te programy robiłeś? No? Gdzie one były emitowane? No, wyglądało no. może. Podobnie może nieco bardziej amatorsko niż tu i teraz. chociaż mam wrażenie właśnie dzisiaj po latach lata mnie nie było w telewizji. Sam nie pamiętam kiedy ostatni raz występowałem na wizji. Mam poczucie, że przepowiednia mojego włoskiego przyjaciela on się nazywał Roberto mędkieczda Andrea Cifra Ariwa. On mi to powiedział w 1995 roku, kiedyś się Włosi grauzo stąd zwijali, że właśnie teraz się to spełnia. Teraz się to spełnia, jak nagle odkryłem, że, że no ale, ale, jest każdy... Gra bo, bo grauzo to był właściciel tej telewizji, Grał Grauzo, tak? no to może to opowiem, to wszystko... To są te cztery tomy mojej opowieści, która, która mi pewnie troszkę utrudnia dzisiaj życie, bo opisałem wszystkich, łącznie z Rysiem Makowskim. Tak, ale, ale ja się nie obrażę, tak łatwo. Ale chyba akurat Rysia, mam nadzieję, udało mi się nie obrazić, bośmy mieli bardzo miłe kontakty potem po latach. Jest cała książka, która to jest ta. To się nazywa, A teraz konkretnie? Tak się nazywało mój program. ATK, Andrzej Tadeusz Kioski, a teraz konkretnie, to się tam zjeżdżało. Ktoś z Państwa popatrzy na YouTube, wygoogla. Trochę tych, tych starych materiałów tam umieściłem. Cały film do tej książki jest zrobiony. No więc pytasz, jak to było. No, była wolność. Po prostu była wolność. Nie było konstytucji. Była konstytucja stara, której po prostu żeśmy nie akceptowali. 1990... Z 1976 ta roku. Ta z 1976 roku. fajna konstytucja, w której wszystko było e, napisane jak trzeba, wolność słowa, co chcesz, a jak wiadomo, elastycznym przedłużeniem paragrafów konstytucji była pałka. No, a jak pałka zniknęła, to okazało się, że konstytucja poza tym może zapisem jakiejś wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. tej no kierowniczej był... roli partii nie pamiętam, czy to było w konstytucji. Było, tak, to było może te dwie tak, rzeczy. Ale to są zmiany 76 roku tak. przed, dopiero. Więc ta nasza konstytucja pozwalała działać. I dzisiaj ja w te sprawy wolności słowa wlazłem głęboko, bo pełnię nawet funkcję eksperta do spraw wolności słowa w krajowej Radzie. Zajmuję się tym wszystkim, jak ta wolność słowa jest realizowana w Polsce na świecie i odkryłem bardzo ważną rzecz. Otóż wolność słowa, czyli wolność wypowiadania swoich myśli, powstała w roku pańskim 1789 roku i to jest zapis yy, deklaracji praw człowieka i obywateli. Tam było powiedziane, każdy może drukować. To była najnowocześniejsza forma przekazu. Ale to długo, mówi o rewolucji francuskiej. Tak, tak? Musi się tylko liczyć z odpowiedzialnością za słowo. I ten zapis został powtórzony w roku pańskim 1949, w tak zwanym artykule 19, gdzie to jest powiedziane, każdy może wszędzie bez względu na granicę wszystko. Ale już w roku pańskim 1950, ja zrobiłem takie zestawienie, myślałem, że o tym będziemy mówili na końcu, ale każesz to zaczynamy od początku, Europejska Konwencja, Konstytucja Rzeczpospolitej, 97, 92, nie, zaraz. Powszechna tak, Powszechna deklaracja z 1948 roku: Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii, do jej wyrażania. Prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania, rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez względu na granice. Natomiast w artykule 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z roku 1950, po stwierdzeniu, że każdy ma prawo do wolności opinii. Następuje taki sobie zapis jest. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. To jest Zjednoczona, jednocząca się Europa roku 1950. I ten zapis. In extenso wszedł do polskiej konstytucji w artykule 54 punkt 2. No to już w 1997 roku, tak? W 1997 roku wszedł, została uchwalona konstytucja i dopiero wtedy pojawia się ten, ten zapis o koncesjonowaniu radii i telewizji, już nie mówimy o koncesjonowaniu działalności filmowej, która cały czas obowiązuje w tym podobno wspaniałym akcie Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ratyfikowana dopiero przez Trzecią Rzeczpospolskie. No i oto jest właśnie pytanie, czy działalność tę najnowocześniejszą dzisiaj, czyli multimedialną, bo ja już nie wiem, gdzie ja jestem, czy jestem w internecie, w youtube, w telewizji. No jesteś i tu, i tu. Jestem i tu, i tu i mogę mówić, co mi się żywnie podoba w ale, telewizji. tak. Ale jako Andrzej Tadeusz Kiosk którego w każdej chwili z artykułu 212 KK nie należy go zdejmować, można oskarżyć o oszczerstwo. Którego z artykułu 213, yy, KK? No, przepraszam, no myślę, że nasz problem się tym nie skończy, że będziemy oskarżeni o oszczerstwo, a no, przynajmniej ty. No. Też mam taką nadzieję, <laughs> ale do tego, do, do tego o tym mówię, że wolność wypowiedzi musi być pełna. Ale odpowiedzialność za słowo absolutna. No i taka była ta moja telewizja. Wracam do, do, do pytania. No, mieliśmy absolutną swobodę. E, właścicielem był e, Grauzo, taki sardyński e, przedsiębiorca. E, Ale sardyński przedsiębiorca to od razu się kojarzy troszeczkę no, z taką działalnością typową dla Włochów. No. Tak, to znaczy tylko, że on, tylko że znaczy ich mafia przy naszej mafii to po prostu były dziecinne, dziecinne zabawy. Oczywiście to był człowiek jakoś tam związany z Berlusconim, prawda? Jak mi mówiono, że ty jesteś mafia od Berlusconiego, a ty jesteście mafia od, od KGB. I to naprawdę nie ma co porównywać jednego, jednego z drugim. No tak, czyli, ale ta, no to jakie były przyczyny, że ta telewizja nie mogła się rozwinąć? To czy to była konkurencja Polsatu, który dostał koncesję, ale ta telewizja, w której działałeś, miała koncesję normalnie. A skądże? Tak? Ja byłem piratem. A, ja od no początku właśnie. do końca byłem piratem. Myśmy razem z Mirkiem Chojeckim wymyślali, najpierw to się nazywało NTP, Niezależna Telewizja Polska to się miało nazywać, a następnie Mirek został przy planie legalistycznym, dążąc do utrzymania koncesji. natomiast

stacji lokalnych, telewizja Krater w Krakowie, telewizja Warszawska, telewizja Wrocławska, telewizja Gdańska, lubelska. No mnóstwo było tych stacji. Kto z Państwa zajrzy na YouTube, na chociażby, nie wiem, moją stronę internetową, czy, czy tam nawet jesteś w Wikipedii, to ja taki cały film nakręciłem opowiadający o historii Polonii, Polonii 1, jak ona 20 lat temu powstała ze, no, z połączenia no Polonii 1. Polonii jeden, z połączenia stacji lokalnych ja byłem NTW Nowa Telewizja Warszawa, ktoś był Krater z Krakowa, ktoś był tam z Gdańska. Tych nas było wiele, to się wszystko łączyło, spinało się to w jedną sieć. To była cały, e, tak? cały czas, I cały sieć czas to piracka, To była cały czas piracka. Przy tym Grauzo miał jakieś na najwyższym szczeblu obietnice i zaproszenia. Jego zaprosił chyba bodaj czy Mazowiecki, żeby tutaj przyjeżdżał i ten ugór robił. On miał doświadczenie. Z Włoch, że we Włoszech w latach 70. właśnie tak było, że piraci zajęli, zajęli jakby częstotliwości, ale potem dostali je legalnie, no razem z pakietem reklamowym, który idzie. Myśmy mieli oglądalność już w którymś momencie większą od TVP2. To było 8 milionów, 8 milionów widzów, którzy ten program oglądali. To niemożliwe, bo w TVP2 wtedy występował kabaret Otto, w którym ja występowałem mieliśmy ogromną oglądalność. No, no <laughs> ale ten kabaret Otto miał na pewno zawsze większą oglądalność niż a teraz konkretnie, w którym Kijowski rozmawiał, czy to z Wałęsą, czy to z Olszewskim, czy to z Balcerowiczem, bo to były takie rozmowy, czy to z Bonim, czy, czy no właśnie tam nakręciłem tych stu kilkadziesiąt rozmów, ale idąc tutaj, tak się nawet zadałem pytanie, no dobrze, to kto mnie będzie oglądał? No to znam twoją oglądalność. Wszystkich, Macie... wszystkich nazwisk nie znam. A, nie. Tu jest tysiąc, jak słyszę, jest milion 300 telewizów ogląda to w ciągu miesiąca. Jednorazowa ta streamowa oglądalność podobno sięga coś 80 tysięcy, ale to jest zupełnie inna oglądalność. Bo ten z Państwa, kto w tej chwili się włączył na ym, nasz program, na przykład na YouTubie, czy gdzie tam to jest w tej chwili nadawane, no na YouTube też. No. Też równolegle, to idzie w tym samym czasie. tak? tak? Idzie na stronie w polityce.pl, no idzie, też, idzie też w sieciach kablowych. I tak, to, 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 to zauważyłem, to on już jest wycelowany. On chce słuchać tych dwóch gadających, siwawych głów, które, <laughs> które siedzą. Miejmy nadzieję. <laughs> Miejmy nadzieję. Ma oczywiście nadzieję, że Riś nam to się na koniec zaśpiewa, prawda? Ale, no ale po to, po to, to, to także to jest bardzo już taki, taki wybrany widz. Cóż z tego, że moja telewizja miała te 88 milionów oglądalności? Przecież mojego programu nie oglądało 8 milionów. Aczkolwiek. Jak zauważyli Włosi, że tam mi gdzieś tam wzrastają, to natychmiast dodali powtórkę i tak dalej, i tak dalej. No, Lata by opowiadać moje cała książka, jest ona ciągle do nabycia, a teraz konkretnie drugi tom mojego opisu obyczajów, wszystko tam jest opowiedziane, filmy też są na ten temat. No, zajmowałeś się wieloma rzeczami, no też jakoś tak los nas. Troszeczkę połączył, bo też byłeś w tych samych czasach dyrektorem Domu Kultury. Ja, ty byłeś do, dyrektorem Domu Kultury Śródmieście, ja byłem dyrektorem Domu Kultury Praga. No, byliśmy powołani przez Lecha Kaczyńskiego. Ja mam te powołania do dzisiaj z, autenty też, z, 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 z autentycznymi tak. autografami. To nie były żadne faksymile, tylko tak. na tych powołaniach rzeczywiście są no, autografy czy podpisy Lecha, Lecha Kaczyńskiego. No i nasze drogi też się potem tak samo potoczyły, bo tobie podziękowano, a niedługo później <noise> także i mnie podziękowano, bo jednak ta dobrotliwa platforma jakoś nie mogła znieść, żeby byli jacyś ludzie, którzy nie są przez nich no, nadzorowani i nie są im posłuszni. Ale jeszcze może powiedzmy o takim wydarzeniu. Robiłeś takie na Frascati, robiłeś takie wydarzenia kulturalne. To nie były tylko teatrzyki, ale też były wydarzenia kabaretowe. I to było, cieszyło się ogromnym powodzeniem. Potem to się przeniosło do parku, do parku kultury bodajże, tak? No, no do, do, w ogrodach Frustratii. No to jest czwarty tom. Teatr, to znaczy widzenie, tam nazwisko kolegi Makowskiego pada często i gęsto. Tak, bo jest... często gęsto, nawet czasami dobrze o mnie pisze. Nawet, <laughs> nawet czasami dobrze piszę, ale przede wszystkim dokumentuję, bo tam jedna trzecia już końcówka to są po prostu repertuary, to cośmy wtedy zrobili. No, bardzo to przeżywałem, bardzo to przeżywałem, powstawała tam duża frekwencja i też to, co było ważne, to to, że ta frekwencja była taka, jak przed chwileczką mówiłem, adresowana. Tam nie było piwa, tam nie było alkoholu, kawy się można było napić, bardzo o to dbałem, żeby przyzwoitą tą kawę robiono, bardzo dbałem o to, żeby publiczność była pod dachami. To było dla mnie zawsze bardzo ważne w imprezie masowej, prawda, żeby od deszczu było niezależne nie tylko aktor, prawda, któremu występujący, któremu się tam coś rozciągnie nad głową i zrobi te jakąś garderobę, ale żeby również... Bezpiecznie i wygodnie, i, szano, i szanownie czuł się Nie Widz, a no także czasem uczestnik tych imprez, muszę przyznać, że były to imprezy imponujące i rzeczywiście ściągały bardzo dużo chętnych, żeby w tym uczestniczyć. I tak jak uważałem, że to był ogromny błąd, no, że to zwolniono ci jako dyrektora Domu Kultury, no to już no, załóżmy, były takie tam wytyczne. Natomiast można było ci zostawić właśnie te okrody raskati, które były naprawdę wydarzeniem, i można było stworzyć osobną instytucję. prawda? No, a, teraz, a teraz nie wiem, bo tak. Był taki po w Warszawie, ale chyba takich przedsięwzięć nie ma. No, wiesz, to jest też sprawa jednak bardzo polityczna. Jak przyszedł Andrzej Urbański, nasz wspólny przyjaciel, był wiceprezydentem Warszawy, ja pamiętam, ja walczyłem o te moje ogródki, to się na początku nazywało, prawda, teatrzyki ogródkowe. Chciałem je jakoś poszerzyć, umiędzynarodowić. Kiedyś usłyszałem Geremka, że dogadał się na przełomie pod koniec na koniec lat 90., że będą pikniki weimarskie, pikniki Wajmarskie pikniki europejskie w ramach y, grupy weimarskiej, no poleciałem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby. No, że jest taka idea, Dolina Szwajcarska, Szwajcar, Tal po niemiecku, y, Wale Swiss, y, objechałem też opisuję to chyba. W Dolinie Szwajcarskiej też był taki rok, że, że były organizowane występy. Ja tam występowałem, chyba nawet scenę kabaretową tam prowadziłem, takie mam wrażenie. Tak, Robiłem tak. to z dużym wzruszeniem, bo przed wojną w Dolinie Szwajcarskiej moja babcia na łyżwach. No właśnie. No, no, no. Zaczy, w zimie oczywiście. No więc, tak nawiązywało się do jakiejś tradycji pięknej, ale tu chodzi o coś większego. Chodziło o to, że ja proponowałem w Warszawie zabawę francusko-wiedeńską. Dla inteligencji, dla nie chcę powiedzieć wyższych sfer, bo właśnie na, dla tych ubogich nauczycieli, profesorów, lekarzy, i. Dla młodzieży oczywiście uniwersyteckiej też. Nie, no to poszło w zupełnie w coś innego. W miejsce mojego festiwalu, festiwal wielu kultur, czy jak ktoś tam nazywa festiwal, prawda, to już się zaczyna to, e, wtedy już się zaczynało to, co w tej chwili narasta, e, czyli dążenie do eliminowania naszej polskiej, katolickiej, e, narodowej kultury. Nie! Nie, ja mam być w jakimś takim miszmaszu europejskim, światowym, prawda, w jakimś huku, w jakimś wrzasku ma być 100 tysięcy ludzi. Ja kiedyś wyliczyłem, że impreza pani Gronkiewicz Walc, jakiś taki tam Sylwester, to kosztowała, tam wychodziło na widza bodajże, nie wiem, 100 złotych, a w mojej imprezie, o naszej imprezie, w której występowałeś. Po trzech miesiącach widz kosztował 9 zł. Przy o tej godzinie. kulturze i o tym, w jakim kierunku zmierza ta kultura i w Warszawie, i też poza Warszawą porozmawiamy za chwilę. Dobry wieczór ponownie, Ryszard Makowski. Dobry wieczór Polsko. Moim gościem nieustannie jest Andrzej Tadeusz Kijowski. Zeszliśmy tutaj na bardzo ciekawy temat, jak jest stosowana kultura do robienia indoktrynacji. Bo mamy teraz tutaj takie sytuacje, na przykład jak klątwa. Takie, takie przedstawienie, tutaj właśnie na Pradze też my tutaj jesteśmy, też na Pradze. Niedaleko jest ten teatr, nawet powszechny. I nastąpiło coś takiego jak klątwa, i to jest. Też dotowane przez miasto, i to jest robione z premedytacją. Jest to też atak na Polskę chrześcijańską, zrobiony z premedytacją, ale mnie się nie wydaje, żeby to było tak robione od ręki. Myślę, że gdzieś jest jakiś mechanizm, który cały czas pilnuje, żeby tego typu sytuacje tam, pod, poz właśnie pod pozorem sztuki, mogły spokojnie się rozwijać. No. No, o tym bardzo dużo myślałem. Napisałem tę ostatnią moją książeczkę. Taką prawie że uczoną. To no, może pokażę, no, żeby było wiadomo. Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej. Czyli, mówiąc krótko, czasy kultury. Czasy kultury 1789-1989. No i to mogę zacząć długi wykład, postaram się powiedzieć to bardzo krótko. Pomysł, że kultura jest wartością, to jest właśnie pomysł rewolucji. Francuski, młodość, narody, równość, sztuka i, i i kantowska bezinteresowność tych pięć kategorii łączy się i co obala? Autorytet obala, obala Boga. Bogiem staje się artysta, ale jest w tym, moim językiem filozoficznym zawarta aporia, czyli sprzeczność. Bo romantyzm, który uważamy za taki, taki czas, kiedy może się maksymalnie wypowiedzieć jednostka indywidualna, właśnie staje się miejscem formowania się wszelkiego rodzaju anonimowych grup, często tajnych, osońskich, Loże powstają, demokratycznych parlamenty powstają. Cudownym obrazem jest scena spiskowa w Kordianie, każdy ją chyba pamięta, prawda? Prezes i ci spiskowi. I tych 20 czy 30 anonimowych niedorostków ma, to jest cała ideologia, obowią obowiązująca ma prawo zdecydować, czy zabić, czy nie zabić, czy wyzwolić, czy nie wyzwolić. To są te same niedorostki, siedzą w tej chwili w Parlamencie Europejskim. I to doszło już po prostu ad absurdum. Jakieś trzydziestolatki, które prochu nie wąchały, które najadają się pensjami, prawda, wymyśliły sobie integrację, wymyśliły sobie globalizację, wymyśliły sobie, że w ogóle nic im nie grozi, zapominając o elementarzu. O elementarzu spodwiednia, że po prostu trzeba się bronić przed obcymi, że należy zamki mieć pozamykane w drzwiach, że nigdy nie było tak, żeby można było w gatunku Homo sapiens zaufać całkowicie drugiemu i uwierzyć, że jeżeli wpuści się do swojego domu obcego i niechętnego, że na tym się nie straci. I cała praca kulturalna, cała praca ideologiczna tego okresu romantyzmu, jak to nazywam, czyli lat od 70. 807, rewolucji francuskiej, do Jana Pawła II. Ja to, Jan Paweł II to jest no przede wszystkim 81 rok, ale ja tę Cezurę zamykam 89 rok, prawda, wyzwolenie się narodów, ta, ta, pozorne, jak się okazało. Oczywiście, że pozorne, ale zaczęło się jakieś przekształcenie. Tam niektórzy, którzy tam recenzowali moją książkę, mówią, że pan dowolnie przesuwa daty. No ja dowolnie przesuwam daty, bo ten okres romantyzmu, czyli postawienia sztuki jako ważniejszej od Boga, a zbiorowości oceniającej jako ważniejszej od króla czy, yy, yy, czy autorytetu, ten cały okres można datować od powstania w ogóle pojęcia sztuki, to jest rok 1750, Aleksander Baumgarten prawda, stwarza pojęcie estetyki i... Yy, Określać jako e, koniec rok 1975, kiedy Etienne Souriot, którego bardzo cenię, taki francuski filozof estetyk, napisał wspaniałą książkę, La Couronne Herbes, Esquisse d'une morale sur la base purement esthétique, czyli korona kwiatów, zarys moralności na bazie czysto estetycznej. I panuje ta właśnie, powtórzę, młodość, narody, równość, sztuka i kantowska bezinteresowność, ta idea. Romantyczna yy, no, tak, ale, no tak, ale wiesz, ale to jest tak, że nam się wmawia, że bluźnierstwo jest sztuką. No. Że, że bluźnierstwo jest sztuką, no bo wrócę do tej klątwy, no to mieliśmy ewidentne bluźnierstwo. I nam się mówi, że to jest wolność artystyczna. No. Że to można nazwać wolnością artystyczną. No. No jeżeli ja bym na przykład kogoś opluł, no to też mogę zawsze powiedzieć, że przepana, no to jest wolność artystyczna. Nie może pan nie do, mieć do mnie żadnej pretensji. Ja nie uważam, żeby artysta miał prawo do jakichkolwiek wolności. O wolności mówiłem, e, mówiłem na początku, mówiłem o wolności prasy, mówiłem o wolności słowa. I to samo dotyczy sztuki. No, możesz robić wszystko do momentu do którego nie popełniasz przestępstwa, ale świętości nie szargać, bo trzeba, żeby święte były, prawda? No tak, ale u nas doszliśmy do takiego etapu, że no ta świętość można szargać, bo prokuratura okręgowa bodajże warszawska wszczęła śledztwo. No i to trwa, nie wiem już, co najmniej 2,5 roku i nic z tego nie wynika. No. No, doszliśmy do etapu, który bym nazwał europejską anarchią po prostu. To dotyczy Polski w w mniejszym stopniu, bo w innych krajach jest to dużo bardziej posunięte, na no, przecież cenzura tak zwanej poprawności politycznej, prawda? czy mowy nienawiści, której nie można uprawiać. No ja już prawdopodobnie tutaj zaprezentowałem fragmenty mowy nienawiści i gdyby to... Wytniemy. Proszę? Tak, właśnie. Ta. I gdyby to jakiś Facebook niemiecki yy, zamieścił, prawda, to pójdzie doniesienie i paru i paru urzędników Ministerstwa Niemieckiego, przestrzegając prawa tak zwanego sieciowego, które powstało równo rok temu w styczniu. Niemcy wprowadzili takie prawo sieciowe, prawda, pod karą jakiejś, pod, pod, pod grozą jakiejś horrendalnej kary, prawda, będzie musiał oczywiście wyrzucić taką wypowiedź, więc w Polsce jest absolutna wolność słowa i w telewizji w polsce.pl, prawda, i, i w ogóle w bardzo wielu telewizjach można mówić, co się, co się, co się chce i, i to jest dobre, aczkolwiek no, za mało w tym kierunku się dzieje. No, obietnice były, szczególnie tej naszej ukochanej przez nas obydwu dobrej zmiany, że będzie się działo więcej, lepiej, prawda? A tutaj się no, niewiele robi. Ja może powiem na jakiś konkretnych przykładach, tym synem pisarza, prawda, Andrzeja no się Musi się do tego przejść. No, że może tobie tak trochę niewygodnie, no, ale jesteś synem, to nie to, że niewygodnie, ale będzie może ładniej, jak ja to zapowiem, że jesteś synem no, pisarza, krytyka literackiego, a także, jak się doczytałem, scenarzysty Wesela, co, hmm. mi, co mi bardzo zaimponowało, Andrzeja Kijowskiego. I chyba też w czasach PRL-u to życie nie było najlepsze, bo twój tata chyba podpisał list 37. Czterech. Nie, nie podpisał, był za młody. Nie, nie jak na... to? Bo to, to było już w 70. latach. To było... Nie, lic 34 były w 60. latach. 60. bodaj właśnie czwarty to podpisali go. Y... Profesor Tatarkiewicz, Dąbrowska. No, a, ale a ten list, który był podpisany po, po uchwaleniu właśnie tej konstytucji z 76 to jeden, roku. To był 101, a drugi 59. Ale to dzisiaj popełniło chyba z Ale twój tata tam podpisał chyba. E, mój tata go podpisał, a co więcej nie podpisał tak zwanego listu 600. List 600 właśnie w latach 60. To była odpowiedź całej pisarskiej społeczności na List 34 właśnie, na słynny List 34, w którym czołowi intelektualiści zwracali się do, nie pamiętam, do Gomułki czy do kogoś. Do 60 -tych to do Gomułki. O to, o to, no tak, ale nie pamiętam, do tego, tego to było adresowane. Zwracali uwagę po prostu na to, że, że cenzura po prostu uniemożliwia dobre funkcjonowanie, ale Rysiu... <laughs> Śmiać się chce. Teraz się było ciężkie życie w PR? Było wspaniałe życie w PR. Mój ojciec miał coś, co mnie nie jest znane. No szacunek. Jego książki były częściej drukowane niż cenzurowane, ale cenzurowane były. Ale cokolwiek napisał, ludzie byli ciekawi. Gdzie wykupywali jest księgar, mimo że wychodziły one w solidnych nakładach. Pięciu, czasem 10 tysięcy egzemplarzy. To się wtedy wydawało nieduża. Ta książeczka, która tu leży, chwyt mój teatralny. Ona jeszcze wyszła w 5 tysięcy egzemplarzy w 1982 roku. Tak, 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 tak było dobrze w 1982 roku. Mój ojciec w internacie, ja potem w podziemiu, a to sobie wychodzi książeczka, gdzie na przykład opisując czeskich strukturalistów i takie w ogóle naukowe rzeczy, en passant, mówię o sampalach, Jana Palacha, cenzor nie zauważył, bo myślał pewnie, że Jan Palach to też czes czeski strukturalista, taki jak Mukarzowski, czy jakiś inny Wertruski. I się ukazało, i jest w tej książce. Także czas, ten, który ja pamiętam, od przynajmniej mojego debiutu, ja debiutowałem w 1976 roku w Piśmie Literatura, Pamiętam oczywiście dzięki y, ojcu więcej, pamiętam bardzo dobrze 68 rok, prawda? Y, zakaz druku, no, straszne nieszczęście rzeczywiście, wszyscy się rzucili, żeby ojcu pomagać, pod pseudonimem pisał gdzie chciał i zaczął pisać jako Dedal. W twórczości. Przeglądy prasy, przeglądy prasy Polskiej. W końcu powstała z tego, powstał z tego Felieton. Jak już mógł pisać z powrotem pod nazwiskiem w Tygodniku powszechnym, to już ten Felieton Dedal, znaczy ten tytuł pseudonim Dedal zachował jest taka książka jego kroniki Dedala. Jest tych książek, tych książek bardzo wiele. No i Czyli, może no, czyli, czyli ta komuna jednak nie była aż tak opresyjna, jak to się wydaje. No. Mam tutaj w ręku kolejną moją książkę. Ma się nazywać Rząd Dusz. Ta książka jest pomyślana mniej więcej tak, jak mój ojciec wymyślał książki. To znaczy to jest zbiór po prostu moich recenzji, felietonów, twórczości, tygodnika, y, solidarność, dialogu, no, najrozmaitszych pism. Dostałem na nią stypendium od ministra Glińskiego, skonsumowałem. Została książka przyjęta, <laughs> y, uznano, że, że została wykonana. I we wstępie, jeśli to się kiedyś ukaże, pisze tak, na nic pisanie. Staram się pojąć, dlaczego mimo zasadniczo znakomitych recenzji nie istnieje dziś z moimi książkami. Czy dlatego, że ostrzegany przez seniora, uczony przez środowisko bliskie Bartoszewskiemu, że warto być przyzwoitym, nie dosłyszałem, że przyzwoitym można być pod warunkiem, że się wie, kiedy zacząć, kiedy pora przestać. A kiedy znowu warto pokłonić się władzy i gawiedzi. Nie wiedziałem, nie doczytałem tego jego zdania z dziennika. Młodzi ludzie muszą debiutować dzisiaj w dzisiejszym języku, w dzisiejszych granicach zła, aby nabrać znaczenia. Tak jak ja musiałem to zrobić w 1950 roku, aby dziś w literaturze istnieć. No a ja jakoś przez tegoż ojca. Byłem nauczony, że mi nie wolno godzić się na dzisiejsze granice zła, że... No ale to chyba dobrze. no. Niedobrze, bo nie istnieje. Kto istnieje? Rymkiewicz, Jarosław, Marek, który podpisał list 600, a jakże przeciwko listu 34, który był pieszczoszkiem teatralnych Teatralnych imprez, który tłumaczył, yy, czyli imitował wściekle Calderona, pisał swoje y, sztuczki, prawda? Stworzył sobie nazwisko i, jak już. A, napisał, no, teraz... napisał książkę cołobitną o Adasiu i Potem napisał książkę czołobitną o Żydach, czyli Umszlak, Plac, a jak już je był taki wielki. To teraz mu powiedzieć, a takiego, to teraz ja jestem prawica. A Ernest Bryl, mam powiedzieć jego życiorys. No no i widzisz, nie. jak ty takie teorie rozgłaszasz, to nic dziwnego, że nie jesteś popularny. No. No, no. <laughs> Jakbyś raczej tu peany opowiadał, to może byś był popularny, ale jednak chyba myślę, że warto żeby iść pod prąd. I jak tutaj nawet twoją książkę, no nie przeczytałem jej całej do audycji, ale przeglądałem, to zachwyciła mnie właśnie erudycja. No. To, że tutaj dajesz zupełnie inny język konsumentowi słowa pisanego. Ja na przykład boleję nad tym, że to, co czytałem w 70-tych latach, no, kupowałem w tę literaturę na świecie, Namiętnie ją czytywałem, chociaż nie wiem, czy to była taka. No, ale tam było dużo też wartościowych. Pamiętam przemiany Pęczena, czy, czy 40. Nie, przemiany to Metiusa było, czy 49 idzie pod Młotek Pinchena. i wiem, że wtedy miałem kontakt z tą literaturą na takim na jakimś wysokim poziomie, prawda? Natomiast teraz no, boleję nad tym, że jestem czytelnikiem przede wszystkim internetu, a ten internet ma taki język, jaki ma. I jak tę Twoją książkę tutaj. No, ale czy tam w internecie? Jak rozumiem, bo taki ci, takiego linka Ci posłałeś. Tak, tak, tak. No, ale tak. No nie przeczytałem cały, ale tak. tam zapoznałem się i, i to akurat no jest fantastyczne, co robisz. No, to jest bardzo dobrze, co piszesz. No, oczywiście, no, piszesz szczerze. O mnie też tam napisałeś jakieś rzeczy, chociaż tam bardzo mało, przeważnie mnie chwaliłeś. Ja nie jestem na swoim punkcie w żaden sposób najmniejszy, przewrażliwiony. Można na mój temat mówić, co się chce. <noise> Także tutaj nie, nie ma z tym największego problemu. Natomiast, ale no, to wielka rzadkość. Ale, natomiast, tak jak mówię, no, nie każdy do tego tak podchodzi. Więc y, tutaj no. No wiesz, to no twoja droga tak naprawdę jest drogą imponującą. No jesteś człowiekiem, który zna się uczciwie na paru rzeczach. No, zna się na filozofii, zna się na teatrze, zna się no, na tej kulturze, o której tu rozmawiamy. No ale wiesz, to są czasy, kiedy znanie się na kulturze no, jak najwyraźniej nie jest popularne. Przecież weź nawet kabarety. No kabarety z naszych czasów, tych 60 -tych lat, tak. y, no, czy bardziej z 70 coś przekazywały. Tam były jakieś wartości, jakieś teksty, jakieś teksty literackie. Teraz tego zupełnie nie ma. Ja prowadzę taki program w jednej rozgłośni, y, śpiewnik kabaretowy, to ja muszę korzystać z piosenek sprzed lat, żeby te piosenki miały sens. Teraz te współczesne piosenki nie mają sensu, więc no, po prostu źle trafiłeś, bo trafiałeś na czasy, kiedy prawdziwa kultura. Jest zepchnięta, jest no, na odwrocie. No. To właśnie powiedziałem, i dlatego powiedziałem, że mój ojciec wydawał. Znaczy, mój ojciec bardzo źle trafił, może nawet fatalnie trafił, jeśli chodzi o no, okres, w którym żył: 1928-1985, bardzo krótko umarł, bardzo ciężko chorował w ostatnich już mm, trzech, trzech latach. I tak jak kiedyś powiedziałem, no, jeśli chodzi o Ilość dóbr konsumpcyjnych, ilość wyjazdów zagranicznych. No, gdzieś tam był, był pół roku w Ameryce na stypendium Engla, któremu załatwił Miłosz w Iowa, był jeden sezon w Paryżu, jest taka jego książka, sezon w Paryżu. No, i poza tym trochę jeździł. Natomiast no, konsumpcyjnie to było bardzo marniutkie życie, ale miał ogromny, też już powiedziałem, ogromny szacunek i czuł się ważny. Ale jak byś chciał, będąc po, po stronie prawicy, mieć w, tym nasz, w tych naszej rzeczywistości szacunek? No, o tym szacunku porozmawiamy po przerwie. Dobry wieczór, Polsko. Moim gościem cały czas jest człowiek kultury, Andrzej Tadeusz Kijowski, no, który tu się zwierzył państwu, że nie jest za bardzo rozpoznawalny i że nie jest za bardzo szanowany. No ale jak masz być rozpoznawalny, jak masz być szanowany, jak masz prawicowe poglądy i to takie zdecydowane? No. To znaczy, mnie nie chodzi o rozpoznawalność, najpiękniejsza rozpoznawalność... To jest rozpoznawalność, to była ta rozpoznawalność na fraskati właśnie. Miałem kiedyś rozpoznawalność w telewizji, jak tam się występowałem, to tutaj w ogóle nie o to chodzi. Mnie chodzi o rozmowę. Mnie chodzi o to, że wszystko co napisałem, no te cztery książki miały dwie, trzy bardzo pozytywne recenzje. Bardzo ładnie o nich napisał Marcin Wolski w Rzeczpospolitej ukazała się też bardzo dobra recenzja, natomiast to, co uważam za najważniejsze, co wysłałem do wielu ludzi, do wielu profesorów, do wielu hmm, prawicowych również, owszem, jak już wymusiłem, no to Ktoś napisał pozytywną recenzję wydawniczą ktoś, czyli pan profesor Krzysztof Dybciak, historyk Adam Manikowski, napisał drukował. A kto to wydał tę książkę? A wydało to wydawnictwo Neriton przy Polskim Towarzystwie Historycznym. Dzięki zresztą pomocy pana profesora i senatora Jana Żaryna, który też jedyna promocja tej książki, to jak Państwo sobie tam wygooglacie, to w klubie Ronina żeśmy z profesorem Żarynem o tej książce rozmawiali. Ale... Mówię, rozmawiali, nie ma rozmowy, nie ma jednej recenzji. Już wiem dlaczego. Recenzji nie ma, dlatego że to jest dzieło, które chce być naukowe, a za recenzje w pismach naukowych nie, nie ma punktów. Punkty są za artykuły, więc nie piszą sobie recenzji, chyba że takie właśnie zadane, jakieś tam habilitacyjne, doktorskie czy wydawnicze. Więc straszne jest to że coś tam zaproponowałem, coś tam powiedziałem. Parę osób powiedziało o tym dobrze, ale to w jakichś takich wewnętrznych gremiach. Ktoś to strasznie schepał, też wewnętrznych gremiach. Efekt jest taki, że właściwie również nie mam chyba czego szukać na uczelniach, na uniwersytetach. No chyba na tych, które są tutaj u nas, to chyba nie. No raczej, raczej nie. Okaz... Tak, no powiedzmy to, ja też ja się nie obie ale, ale to jest tak, że ja w Domach Kultury w Warszawie, chociaż byliśmy dyrektorami, nie mam szansy prawie wystąpić teraz, i to nie jest moja monologia. tylko rozmawiałem z paroma znajomymi, no i rozkładają ręce, no, rozumiesz. No. No. Więc tu jest tak, że, że jak zaczynaliśmy o tej kulturze i o tym, czy jest, jak, jak są jakieś ograniczenia, to w PRL była cenzura, która tak naprawdę była w porównaniu z tym, co się dzieje teraz dzieci na dół. Oczywiście. Bo teraz są takie zapisy niewidzialne. Teraz to się nazywa wykluczenie. No tak. Teraz to się nazywa wykluczenie. Mamy do czynienia z całym środowiskiem. Ja nie chcę go przymiotnikować, ale powiem to taką rzecz. Przypominacie sobie Państwo, chyba dwa lata temu Jarosław Kaczyński już po zdobyciu władzy powiedział, że pora na rewitalizację inteligencji. I zaproponował, żeby tworzyć, zresztą ja też o tym pisałem w Rzeczpospolitej, napisałem taki artykuł wtedy, moje ekspoze dla rządu, wymyślaliśmy to wcześniej, także nie wiem czy Kaczyński znał ten tekst czy nie, żeby tworzyć akademię. Literatury, czy też jak mnie się wydawało, Akademię nie wiem, Kultury i Sztuki, tak na wzór francuskie. Dużo o, tych, o tym sposobie finansowania kultury poprzez akademię, poprzez dotacje, donacje, szczególnie we Francji w tej książce o czasach kultury o tym opowiadam. Więc Kaczyński to powiedział rewitalizacja kultury i tworzenia. Ja lecę w tym momencie do, dyre do nowego dyrektora Instytutu, e, Instytutu Książki, pana Jaworskiego, który zastąpił Gaudena. No, coś słyszał, właściwie nie wiadomo kto się tym ma zająć i sprawa kompletnie mm, została po prostu zapomniana, e, a tymczasem bardzo dobry program, e, dzięki któremu ja jakoś funkcjonowałem przez trzy lata, no, a mój ojciec właśnie, o którym było, mam nadzieję, jest, może być dla państwa bardziej dostępny, wymyślony właśnie za czasów Grzegorza Gaudena, czyli udostępnianie czytelnictwa w postaci cyfrowej, książki takie na przykład jak ta książka, to jest książeczka, etos Społecznej literatury polskiej, literatura i hodowla rosterki Polaków. To zostało udostępnione w polonie Biblioteki Narodowej, ale Także dziecko przez taka przyniesiona, taka główna powieść mojego ojca oraz jego szkice, znakomite szkice historyczne o powstaniu listopadowym, wieczór listopadowy. I ja się na to, na to zgodziłem, mniej więcej rozumiem się na tych, na tych licencjach, creative commons i tak dalej. Sprzedałem to po prostu za przyzwoite pieniądze, prawa autorskie do tego i dzięki temu każdy może na z zachowaniem autorstwa korzystać z tych książek. I to zostaje po prostu zamknięte. Nie ma. Nie ma zatem rewitalizacji inteligencji, nie ma Akademii Literatury, natomiast przejmuje się z kolei jak zmarł to ci środowisko. Kultury niezależnej stworzyło nagrodę jego imienia. Była przyznawana przez 10 lat przez Nichnika Bocheńskiego, od Constortes. Potem się towarzystwo pogłóciło. Potem moja mama stworzyła to na nowo. Kompletnie. Wyrwali się po prostu spod jakiejkolwiek kontroli, nie chcieli mieć nic ze mną. No tak, wspólnego. to podobnie było z nagrodą Kisiela. Dokładnie, ale... dokładnie. W rezultacie ja coś próbowałem interweniować, skończyło się na tym, że przyznają ją swoim znajomym tajnie pod pseudonimem. Nie jest to nagroda Andrzeja Kijowskiego, jest to na, 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 nagroda skrzydła Dedala. O Dedalu już było. Także, no tak, Ale tak. Jest... Poczekaj, bo to jest tak trochę czasu, nie mam za dużo, ale nie jesteś zwolennikiem tego narodowego czytania, z tego co mi mówiłeś. Narodowe czytanie to też bardzo ładna idea wymyślona notabene przez prezydenta Komorowskiego i chwała prezydentowi Dudzie, że to kontynuuje, no tylko, że jak się kontynuuje, no to trzeba to umieć robić. No, na początku tego roku, więcej nie, zeszłego roku, nagle dowiaduje się, że powstał zestaw 44 tekstów od gdzie ja to tutaj mam. od, Bogu, od, od Bogu rodzicy. No tak, tak, stara baśń, Bogurodzica, Jan Kochanowski, kto mi dał skrzydła i tak dalej, i tak dalej. I 44, 44 autorów, prawda, no, 41. Znaczy, kto mi dał skrzydła, to jest o Kochanowski. No, to nie jest Kochanowski. E, kto mi dał to, skrzydła? To, to jest poradzi. Jan Kochanowski, kto miał... Nie, pieśni. A, nie, pieśna. kto miał skrzydła, kto mi odział pióry A, i tak bo, wysoko bo taka, postawił, że z góry wszystek świat ja nie, ja widzę. Ja to jeszcze pamiętam. Więc żeby taki zestaw. Dzwonią do mnie z Piwu, Państwowy Instytut Wydawniczy, urotowany przez ministra Glińskiego. Chwała mu za to, że będą to wydawali. Czy ja się godzę? Ale oczywiście godzę się, coś zapłacą. Ale zapłacą niewiele, ale, 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 ale nagle się okazuje, dzwoni do mnie jakiś. Krytyk literacki pracujący od 15 lat czy, 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 czy kilku kadencji w gabinecie prezydenta, piszący a to w tygodniku powszechnym, a to w Midraszu, a to jeszcze w jakiś innych pismach literackich, również o moim ojcu, no, że oni by tak bardzo chcieli, oni to będą sami wydawać, no ale oni pieniędzy nie mają, biedactwa, czy ja się godzę? No, ponieważ dopiero co sprzedałem to za przyzwoite pieniądze, mówię, że ten fragmencik bo to jest fragment z, z takiego ojca um, artykułu, który oni do tego narodowego czytania włączyli, no bo coś by wypadało. Nie, nie. Jaki jest efekt? Ja się zgodziłem. Proszę mnie, okłamano, bo nie wszyscy się zgodzili, więc w internecie nie znajdziecie państwa wszystkich tekstów, ojca oczywiście znajdziecie, a antologii nie ma. Napisałem wczoraj do tego pana, że będę dzisiaj o to przesłuchiwany. Nie SMS no to to jest taka właśnie, no, no to, niestety troszeczkę, tak troszeczkę, no jeśli chodzi o kulturę, to jest taka troszeczkę dziwna. Sytuacja w naszych czasach nieodbieranie telefonów, ponieważ może spojrzeć, kto dzwoni, nieodpowiadanie na SMSy. Ja nawet miałem taką sytuację z jedną ważną panią z Narodowego Centrum Kultury, którą dobrze znałem, ale też to tak właśnie postępowało najpierw, kochany Rysiu, a potem tak, no, telefony nieodbierane, SMSy nieodpowiadane, i tak sobie pomyślałem, że no, jednak tę kulturę to powinniśmy na różnych płaszczyznach budować. I bardzo my chyba zbliżamy się do końca, więc trzeba coś powiedzieć tak, na razie. Zbliżamy się po prostu... do końca. Powiedz Kultura, kultura to jest głupi pomysł. Kultura to jest, kultury nie można wyjmować z otoczenia. Kultura jest elementem jakiegoś zbioru. Jest, nie ma kultury bez religii, bez narodu. Nie ma kultury samej w sobie, jaką nam starają się pokazać. Kultura jest zawsze elementem związku, również związku towarzyskiego, przyjaźni, po prostu kulturalnych ludzi.